Niniejszy film nie zawiera żadnych prawdziwych informacji i został stworzony jedynie w celach rozrywkowych. Rzetelne informacje na temat obecnej sytuacji i jak należy się w związku z nią zachowywać, uzyskasz jedynie od instytucji państwowych. 9 maja 2020 niezależny niemiecki dziennikarz Roland Tichy opublikował na swojej stronie internetowej informację o wycieku z niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Referent w oddziale KM4 do spraw ochrony infrastruktury krytycznej sporządził 86-stronicowy raport dotyczący sytuacji kryzysowej związanej z obecnie panującą tzw. pandemią. Po nieudanych próbach rozmowy z przełożonymi na temat jego alarmującej i obszernej analizy, wysłał ją do zespołu kryzysowego i do jego specjalistycznych grup roboczych na szczeblu federalnym we wszystkich ministerstwach oraz do wszystkich landów związkowych. Jego prośba o przedstawienie alarmującego dokumentu ministrowi została odrzucona bez sprawdzenia treści. Informator z kręgu odbiorców tego raportu udostępnił tę analizę dziennikarzowi Tichy. Referent uzasadnia swoje podejście następującym komentarzem. Istnieją dwa ważne powody, dla których informacje te zostały wysłane bezpośrednio i bez konsultacji z innymi odpowiedzialnymi organami. 1. Istnieje bezpośrednie ryzyko z powodu zwłoki. Domniemane środki ochrony powodują obecnie poważne, rosnące każdego dnia szkody od materialnych i zdrowotnych po dużą liczbę możliwych do uniknięcia zgonów. Zgony te są wywoływane przez działania zarządzania kryzysowego, a te okażą się za nie odpowiedzialne, gdy tylko wiedza na temat spraw poruszanych w przedstawionej analizie będzie dostępna. Działania zaradcze są możliwe tylko wtedy, gdy istniejąca wiedza zostanie przekazana i odnotowana. Nadawca wyczerpał wszystkie możliwości wcześniejszej interwencji. 2. W świetle faktycznych ustaleń niniejszej analizy i sprzecznych z nimi decyzji politycznych, poszkodowani z zewnątrz mogą obawiać się, że głównym celem ochrony narodowego zarządzania kryzysowego nie jest już bezpieczeństwo i zdrowie ludności, ale akceptacja i wiarygodność partii rządzących i członków rządu. Takie postrzeganie, które samo w sobie jest irracjonalne, może prowadzić do niekorzystnej dynamiki w społeczności opartej na spójności, którą można znacznie ograniczyć przez racjonalne decyzje podejmowane w następstwie zarządzania kryzysowego i polityki, w oparciu o pełne analizy danych. Na stronie dziennikarza cała 86-stronicowa analiza nie jest dostępna, a jedynie jej streszczenie w 8 punktach. 1. Punkt pierwszy mówi o tym, że zarządzanie kryzysowe nie stworzyło żadnych adekwatnych instrumentów do oceny i analizy niebezpieczeństwa. Na podstawie niekompletnych i nieodpowiednich informacji o obrazie sytuacji, ocena zagrożenia jest zasadniczo niemożliwa. Bez prawidłowo oszacowanej oceny zagrożenia nie można stworzyć odpowiedniego i skutecznego planu obronnego. 2. Punkt drugi i chyba najważniejszy w całej tej analizie zawiera centralny przekaz. Obserwowalne skutki COVID-19 nie dostarczają wystarczających dowodów na to, że w odniesieniu do wpływu na zdrowie całego społeczeństwa jest to coś więcej niż fałszywy alarm. Nowy wirus prawdopodobnie nigdy nie stanowił dla populacji zagrożenia przekraczającego normalny poziom, porównując do zwykłej śmiertelności w Niemczech. Korona zasadniczo zabija tylko tych ludzi, którzy w tym roku statystycznie i tak by umarli, ponieważ osiągnęli kres życia, a ich osłabione ciała nie są już w stanie poradzić sobie z przypadkowymi, codziennymi obciążeniami, np. z innymi około 150 wirusami znajdującymi się obecnie w obiegu. Niebezpieczeństwo COVID-19 zostało przecenione. Nie więcej niż 250 tysięcy zgonów powiązanych z COVID-19 na całym świecie w ciągu kwartału w porównaniu do 1,5 miliona zgonów podczas fali grypy 2017-18.
Niebezpieczeństwo najwyraźniej nie jest większe niż w przypadku wielu innych wirusów. Prawdopodobnie mamy do czynienia z globalnym, fałszywym alarmem, który od dawna pozostaje niewykryty. Ten wynik analizy został sprawdzony przez jednostkę KM4 pod kątem wiarygodności naukowej i zasadniczo nie jest sprzeczny z danymi i ocenami ryzyka przedłożonymi przez Instytut Roberta Kocha. 3. Fakt, że domniemany fałszywy alarm pozostawał niewykryty przez tygodnie, jest głównie spowodowany tym, iż obowiązujące ramy działania sztabu kryzysowego i zarządzania kryzysowego w pandemii nie zawierają odpowiednich instrumentów wykrywających, które automatycznie uruchamiają alarm i inicjują natychmiastowe zakończenie środków zapobiegawczych, gdy tylko ostrzeżenie pandemiczne okaże się fałszywym alarmem lub można powiedzieć, że szkody kolateralne, a w szczególności te niszczące ludzkie życie, grożą stać się większymi niż szkodliwy czy śmiertelny potencjał rozważanej choroby. 4. Szkody kolateralne stały się w międzyczasie większe niż pozorna korzyść wynikająca z podjętych środków. To ustalenie nie opiera się na porównaniu szkód materialnych ze stratami w ludziach. Porównanie wcześniejszych zgonów z powodu wirusa ze zgonami w wyniku zarządzonych przez państwo środków ochronnych, oba nie oparte na pewnych faktach, potwierdza tę konkluzję. Tu referent zwraca uwagę na dołączoną kompilację szkód ubocznych związanych ze zdrowiem, w tym zgonów, sprawdzoną przez naukowców pod kątem wiarygodności. W artykule ten załącznik nie jest dostępny. 5. Całkowicie bezcelowe szkody kolateralne spowodowane przez kryzys korony stały się teraz gigantyczne. Wiele z tych szkód objawi się dopiero w niedalekiej lub odległej przyszłości. Nie można temu już dłużej zapobiec, a jedynie ograniczyć. W punkcie 6 referent dalej pisze o wadze infrastruktury krytycznej dla życia współczesnych społeczeństw i o tym, jak bardzo jest ona zagrożona przez brak odpowiedniego systemu analizy i oceny zagrożeń w sytuacjach kryzysowych. 7. Zarządzone przez państwo środki ochronne, a także różnorodne działania i inicjatywy społeczne, które jako pierwotne środki ochronne powodują szkody uboczne, ale teraz straciły wszelkie znaczenie, nadal w dużej mierze obowiązują. Zdecydowanie zaleca się ich całkowite zniesienie w krótkim okresie, aby uniknąć szkód dla ludności, zwłaszcza niepotrzebnych dodatkowych zgonów oraz by ustabilizować potencjalnie niebezpieczną sytuację w krytycznej infrastrukturze. 8. Niedociągnięcia i niepowodzenia w zarządzaniu kryzysowym doprowadziły w konsekwencji do przekazania nieprawdziwych informacji i tym samym wywołały dezinformację wśród ludności. Dlatego oskarżenie może być następujące. Państwo udowodniło, że jest jednym z największych producentów fałszywych wiadomości, w nawiasie fake news, w czasie kryzysu koronawirusa. Już w niedzielę 10 maja strona kanału informacyjnego NTV, cytując Spiegel, poinformowała, że pracownik ten został zawieszony. Ministerstwo potwierdza jednak autentyczność dokumentów informacji prasowej 10 maja, pisząc: pracownik Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych opublikował swoją krytyczną, prywatną opinię na temat zarządzania koronakryzysem przez rząd federalny w wielustronicowym dokumencie, używając papieru firmowego BMI i oficjalnych kanałów komunikacji. Według naszej najlepszej wiedzy dokument został również opracowany przy udziale osób trzecich spoza BMI, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo twierdzi więc, że jest to jedynie prywatna opinia jednego pracownika i że każdy ma prawo do swojej prywatnej opinii, jednak nie powinien do tego używać symboli instytucji państwowych. Ministerstwo pisze dalej, że w związku z ryzykiem zakażenia w celu ochrony ludności, rząd federalny podjął kroki w celu przerwania łańcucha zakażeń w kraju i w ruchu transgranicznym. Są one nieustannie analizowane w ramach rządu federalnego i regularnie koordynowane z premierami krajów związkowych. Wiele krajów na świecie i większość krajów w Europie podjęło podobne środki,
Niektóre ograniczenia wykraczają poza przepisy obowiązujące w Niemczech. Wskaźnik infekcji w Niemczech był jak dotąd raczej niski w porównaniu międzynarodowym. Podjęte środki są skuteczne. Już krótki czas później zgłosiły się te tak zwane osoby trzecie, czyli eksperci, którzy brali udział w tworzeniu tej analizy. We wspólnym ogłoszeniu prasowym twierdzą oni, że dziwi ich stanowisko ministerstwa, bo w analizie szkód, do których doprowadziły środki zapobiegawcze, kierowali się najwyższym poczuciem odpowiedzialności i rzetelności. W swoich badaniach doszli do odmiennych konkluzji niż te, które prezentuje ministerstwo i proszą, aby rząd federalny dostarczył jakichkolwiek dowodów, na których opiera swoje twierdzenia. To jest lista sygnatariuszy. Może warto dodać, że głównym ekspertem doradzającym rząd federalny jest dr Christian Drosten, wirusolog w berlińskiej klinice Charité. Jego oddział otrzymał w latach 2019-2020 łącznie $300,000 od fundacji Billa i Melindy Gates. Stał on się przede wszystkim znany z tego, że podczas zmyślonej pandemii świńskiej grypy 2009-2010 błędnie informował społeczeństwo i siał nieuzasadnioną panikę. To właśnie ten Christian Drosten jest prawdopodobnie wynalazcą słynnego testu na koronawirusa, za pomocą którego można pozytywnie przetestować kozy, przepiórki czy owoce papai, jak udowodnił to prezydent Tanzanii John Magufuli, wysyłając próbki tych rzeczy opisane ludzkimi nazwiskami i datą urodzenia do laboratorium. Jedynie próbka oleju silnikowego otrzymała negatywny wynik. Po tym incydencie podobno zakończył współpracę swojego kraju ze Światową Organizacją Zdrowia. I to powinien uczynić nasz rząd również. To tyle, daj łapkę w górę, subskrybuj, dozo i pamiętaj, prawdziwe zdrowie jest tylko w strzykawce od Billa Gatesa.